Lightning bolt! Magic missile! Fireball! The handsome sorcerer's pet dragon appears! Surprise attack! Wreak my vengeance upon the world! Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bartul, to jest czwarty dodatek do Borderlands. Kończymy zadanie Zaprzeczenie Gniew Inicjatywa. Łowcy skarbców zapewnili sobie pomoc upadłego wojownika, potem jednak stali się ofiarami zdradzieckiego planu czarownika i dowiedzieli o porwaniu królowej. Na szczęście już wkrótce mogą znaleźć nowych sojuszników w krasnoludzkich kopalniach. As a representative of the Queen's Imperial Guard, I, Roland W., a knight of justice and cupcakes and stuff. Rise. Czekajcie, I'll never forget the time Tina and I took down General Rancid together. I killed his guards while she fed him the grenade. Good times. Dobra, weźmy tego shotguna. Anyway, if you're looking for the queen, the sorcerer's got her. You'll need to cut through the dwarven slave mines to reach his tower. Okej. W tym dodatku mamy więcej map, ale te mapy są troszkę mniejsze. Mniej rozbudowane. Zobaczmy tego shotguna. Wielkość magazynku 3 na strzał, wielkość magazynku 3. Ale kuźwa, sprzęt beznadziejny do wymiany. A co to ma gwiazdkę? Wróć, to nie, tak nie przejdzie. Chyba sojusz z krasnoludami. Idź do krasnoludzkich kopalni. Sojusz z krasnoludami, dobra. Tu mam jeszcze jakąś misję poboczną, ale to na razie ją zostawmy w spokoju. Na razie będziemy tutaj, w tym odcinku też wykonamy misję fabularną. Misje poboczne raczej są zostawione na końcu, jak już cała mapa będzie odkryta przez nas. Chcę też tutaj się rozejrzeć, czy nie ma jakichś symboli. Krótki rekonesans, przepraszam. Ruszamy dalej. O, to jeszcze możemy sobie, o proszę. Dobra, chyba tu nic nie ma. Chodzi mi o wyzwania, challenges i o tak zwane pieczęcie kult skarbca czy coś takiego. Sojusz z krasnoludami, bardzo fajny tytuł się zapowiada. Wchodzimy do podziemi tym razem. Tylko takie trochę tutaj złowieszcze te lochy. To taki broń nie będziemy sobie słabej zakładać na plecy, bo to bez sensu. Mam nadzieję, że znajdziemy. Kurwa, mimik, patrzcie na niego. Fajny jest. Fajny mimiczek, kurde. Trochę się wystraszyłem, ale tylko trochę. Dobra, mam nadzieję, że znajdziemy tutaj zaraz jakiś sklep, co byśmy mogli sprzedać. Kurde, jaka ta grafika w tej grze jest mistrzowska, ja pierdzielę. Tam jeszcze tam zostało do odkrycia trochę terenu, ale
Zobaczmy, jak ten sojusz z krasnoludami nam pójdzie. Uważam, że ten DLC jest jak na razie najlepszy. Smoki są odporne na ogień. Przydałoby się... Roland idzie za mną? Nie, on tam został. Nie mamy nic związanego z elektrycznością. Dawno takiej broni nie miałem, która by ładowała elektrycznością. O nie, to przeciwko tarczom, to ta broń. No. O tej mówię właśnie. Czekajcie, może tutaj będzie jakiś symbol, nie? Ale te drzwi są zamknięte. O kurde. You fellas meet the missus? Chyba trzeba się wspomóc w wieżyczku. Co to kurwa, nagle wszystkie znikły, tak? Wiecie, gdybym tego smoka zabił nad mostem, czy... Przepraszam, poza mostem, to bym tych przedmiotów już nie podniósł. Być może na tym moście znajdziemy jakiś symbol, a te symbole są czasami tak małe, że ich nie widać kompletnie. Otwieraj. Strasznie powoli zdobywamy doświadczenie w tym DLC, kurde. W poprzednim żeśmy troszkę nabili, ale to kurde mnie trochę przeraża, bo... Jak ja pokonam tych bossów? Którzy mają 50 poziom. Mnie to niepokoi. Skrzyniek nakładli, żeby tylko kurde nie wrócić mi w głowie. Co za ćwoki. Dobra, wchodzimy dalej. Dusi groszowa sztolnia. Holy crap. Enter the dwarven mines. You hear the anguished wails of the sorcerer's political prisoners and enslaved dwarves. I'm a dwarf and I'm enslaved! These mines house Ragnar, king of the dwarves and leader of the anti-sorcerer resistance. Mayhaps, if you talk to the dwarves, you could join forces and become unstoppable, mayhaps. Don't worry, boys. My charisma is off the charts. I'll convince him to... Ah, Lily. Whoever rolls highest will talk to him. Throw them dice. 20! Ooh, sorry, Lil. Looks like Brick's gonna talk to the Dwarf King. I have a bad feeling about this. Czekajcie, mamy tutaj... Aha, patrzcie. Zwyczajne doki. Skalogniowy azyl. Las. Nieśmiertelna puszcza. I teraz jesteśmy dusi groszowa sztolnia. I tutaj jeszcze prawdopodobnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
6, 7, bo chyba wszystkich 10 podobno tych lokacji. Ola, nieważne. Ej, co to kurde jest? Aha, dostałem chyba... Potions and armor. Kinda. Spina dostałem. Dobra, ten granat się zostawia w spokoju. Szukajmy tego króla krasnoludów. Sobie podnosi bliska. No, ładna animacja, naprawdę. Kurde, nie zwróćmy uwagi, że nie mamy życia. Jak tam przejść? Fajny pomysł z tymi krasnoludami, orkami, smokami. Musimy zagrać też w Borderlands 1 wraz z tymi DLC, które są dostępne, bo też nie grałem w dodatki. No i w pre-sequel, czyli przed wydarzeniami. Z jedynki, dwójki. Nie wiem, czemu tam sama mapa nam się tu nie odkryła. Zabij sadystycznych orków najeźdźców. Pewnie, że zabijemy. Lubię wykonywać zlecenia poboczne. No, a dla ciekawości zmienimy tą tarczę, zobaczymy jakie obrażenie zadajemy. Ciężko stwierdzić, ale chyba rzeczywiście jest gorzej. Tarcze to gówno warte. No chyba jednak rzeczywiście zadajemy większe obrażenia. Są. Jest różnica i to duża. No
ale to jest troszeczkę minus, bo mamy mniejszą tarczę, nie? Co to za leżaki są? To jakieś osiągnięcie z tym związane, a czy nie? Gdzie to poleciało? A, już wiem, otworzy nam się te przejście tutaj. No właśnie. Ale co tam znajdziemy? Tylko to? Ej, to ładna nędza. Myślałem, że tutaj coś więcej jest. Powinien dać tutaj jakąś wyzwania, bo symbol tego, nie? To taka spartolili, kurde. Sadzawce regeneruje życie. Tak jak w grze Nioh. Nie wiem, czy pamiętacie, ktoś oglądał jeszcze, czy ktoś jeszcze subskrybuje do tej pory kanał mój. Kiedyś nagrywałem serię właśnie z Nioh. Tam były takie sadzawki, w których można było regenerować życie. Ej, czekajcie. O, i tyle. Żadnego osiągnięcia nie ma z tym związanego. Co to za pajączki, kurde? Ale tutaj nie ma symboli. Dobra. Ej, to czekaj. To nasi. Krasnoludy. Ale jarają ją tymi latarkami tu w oczach. O, jest i król. Over here, laddie. My boys are itching to fight by your side. I punch him. Brick, don't. If you just talk to him, we can. I punch him. You're just gonna stare at me, or you're gonna say something? Nope. No talking. Just punching. Win it! You came to the wrong mindset, stone! Damn it, boy! We can fight through to get out of here! Turret, what would I do without? Wait. Are you fighting the dwarves? You're such an idiot. How did you morons manage that? You guys are you're so dumb. Thanks, though. You're killing me here, Brick. I'm getting taunted by a 13-year-old girl doing the voice of a grown man. I told you guys we should have waited for Roland to play. His character has the highest leadership skill. No tak. Nie ma sojuszu z krasnoludami. Teraz trzeba znaleźć wyjście z
O, jest symbol. A nie, to wszędzie symbol, to nie. Tu też ma, ale spróbujmy to. Nie, tego się nie da aktywować. Co ten Ceglow wymyślił? No kurde, żeby uderzyć. Co za gość. Oj. Tutaj coś jest? Czy tutaj się nie da wskoczyć? Aj, dupa. Trochę to podejrzane, bo wydaje mi się, że tam można wskoczyć. Fajne te krasnoludy, kurde, zrobione. Jakieś przejście w lewą stronę. A tutaj coś mamy nieodkrytego. Dobra, kierujmy się na razie do zadania głównego. Później okaże się, że będę musiał tamtędy wracać i tylko dwa razy się ochodzę. Bez sensu. Tutaj powinien nadlecieć jakiś mega duży smok. Zamknięte. Dla bezpieczeństwa. In the distance you see a lonely wizard blocking your path. Maybe he can help us out of here. I say we talk to him. With words. I don't know why y'all looking at me. Czarodziej? To jest Claptrap. Oh no! Another band of adventurers looking to take down the sorcerer. Look, you won't make it. You'll either die or be enslaved. And I can't in good conscience let you continue in your foolhardy quest. You shall not pass! So, how are things? Yeah, pierdolę. Hey, best friend! So, how are... Damn it! Fine. If you really want to get to the Sorcerer's Castle, I'll mark the exit on your map. But if you die, you won't be able to say I didn't warn you. Because you'll be dead. Dobra, dobra, dobra. O, tam jest kolejny symbol. O, kurde. The exit is locked by dwarven door locking magic. Well, damn. Now how do we get out of here? You know that wizard may know something about dwarven door locking magic. Dobra, popytajmy tego czarodzieja. Którego tu już nie ma. Kurde, ucieka nam. Patrzcie, ucieka nam skubaniec. Ajajaj. Ale tak przypuszczałem, że tam będziemy musieli pójść. Jak goś tutaj wyjechał po tych schodach? Let me open the way for you. Yield and open! Nie chcę z nami na razie rozmawiać. Albo coś się zbugowało. No way! That's like my third favorite type of magic. Look, you're gonna need the secret dwarven passphrase to open the door. Go find some weird runes scattered around the mines. I bet those are the letters making up the passphrase. If you'll find the letters, you can probably get out of here. Uh-huh. In fact, I found one just the other day. But you can't have this one. You can find your own.
Let me teach you the ways of magic. One letter down, three to go. Dobra. You! The sorcerer told me about you. Said you'd come for his queen. Well, tough titty. I'm in charge of these mines, and you'll never get the other runes. Never! Taki wytrzymały. Czekajcie, bo gość nas zaraz ściągnie do przepaść. To się źle skończy dla nas. Bo wzięliśmy od tego krasnoluda jeszcze jedno zadanie poboczne, ale na razie nie będziemy je robić. Brodacz niemistrza, zbierz zarost krasnoludów i stwórz z niego magiczną brodę dla Claptrapa. O, 35 poziom. Niestety nie ja go zabiłem. Znajdź 4 litery. D-U-P-A. Prawo. O, fuck, jak to daleko jest. Jakiś krasnolud odkryją świecącym młotem. Twarde krasnoludy? Jakby jeszcze nie było.
No, fioletowe, to nie dla nas, kurde, znowu szkoda. I nasza klasa. Came to the wrong mine, big stuff. Two of them! To kogo go ładuje? Melody jak z, chyba z tego, trochę mi się przypomniał chyba z Warcrafta, nie? Trójki. Ej, kurde. Naprawdę ja tam muszę skoczyć? Ej. Co to się dzieje? Tam nie doskoczę przecież, no bez jaj. Chyba że tam z drugiej strony to trzeba skoczyć, no ale tutaj nie doskoczę przecież. Tak, kuźwa, zawaliście. Yeah, I'm pretty sure this jump is impossible. Fine, my bad. I'll make it doable. Kurde, no Bella, ja pierdzielę. Ja tu się męczę, a tu się okazuje, że co? Okej. Okay. Okej. Okay. Przynajmniej nie giniemy. To chociaż tyle. Ej, to jest za trudne. Tina, kurde. Jak się tam cholera dostać? Ja pierdziu, ale wymyślili. Dobra, 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 dobra. Nie wiem czasem, czy to nie wyciąć tą moją tutaj żenadę w skakaniu. Oj, 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 trzeba uważać. Okej, okej. To jest naprawdę ciężkie.
Czekajcie, ale to... This sucks. I hate jumping puzzles. Okay, Whiny Wendy. A magical bridge extends, leading you directly to the road. Are you happy? Yeah. Yeah. Pierdziu. You found the dwarven letter A. Celebrate while you can, douche. You still need two more letters to complete the passphrase, and I have the last one. Valhalla! Son of a bitch! Kurde, Bela, widzieliście to? Tu mamy jakiś symbol, ale to chyba nie jest symbol do tego, właśnie. Tracę tylko te niepotrzebnie, te runy. Kurde, jakiego speeda dostałem. Cholera. To coś zaczerpnięte chyba z Soulsów. Dobra, musimy wracać po prostu teraz. Tina, all these dwarves look exactly like Salvador. That seems kind of Yeah, I know, Free Lily. You think it's racist or something? And I'll sail downstairs if he thinks it's racist. Hey, Salvador! Is it okay if all the dwarves in my campaign look like you? That is awesome! Oh yeah! Not racist. Czekajcie, muszę się pośpieszyć, bo mamy mało czasu. Nie będziemy kończyć zadania w połowie. Bez sensu. Się pośpieszyć. Nie będę tu już niczego podnosił. Rzeczywiście wyglądają krasnoludy jak Salvador. Drop and sentry!
pewnie jest fan. Ja pierdzie, jaka ogromna mapa. Ale zawiasy. Kurde, bela. Dobra, trzecia runa dopiero przed nami. A czwarta zostanie. Dobra, tutaj mamy trzecią. Standing before you is a dwarven puzzle. To get past it, you gotta think real hard. To the max! That thing looks like it does something to the other thing, and... Yeah, yeah, I got nothing. Ej, no kurde, co to jest? A, musimy tutaj coś poprzestawiać? Jednak musimy bardzo myśleć. Wystarczy chyba te wszystkie nacisnąć, nie? O kurde, co to, przestawia się coś? Wszystko od nowa. Man, I hate puzzles. I want to break stuff. Naciskać na raz. I wszystko się da aktywować. No to dobra, jest to. I co dalej? To solve the puzzle? Yeah. Let's go here. I liked it. Kurde, bela. Ja pięcioka zagadka. Mamy dopiero drugi symbol. That's the letter F. Only one letter left. I've got the last letter, Muppet. And with the sorcerer's power coursing through my veins, you'll never get it. No trudno, odcinek będzie trwał godzinę.
trudno się mówi. Musimy dokończyć tą misję bez dwóch zdania. Tu już jesteśmy prawie na miejscu. Tylko że nie mam kurde tego. Amunicji za wiele. Let's get to killing, sweetheart. Jakaś skrzynia jest tam, ale... Czyżby jakaś konkretniejsza walka nam się tutaj szykowała? My bullets aren't magic, but they are cheap. You enter the lair of Great Tooth the Dwarf. The sorcerer brainwashed him into running this place. You also notice a weird-ass magic globe. Might be why Great Tooth's so mean. Kurde, tak szybko mówiła, że nie zdążyłem przeczytać. Co to było? Welcome to my lair. Now flee and die! A boss fight? Let's do it! Jak on mam ufać od klątwy? Złoty golem. Tutaj coś ma, nie? Jak on mam ufać od klątwy? Magiczna kula. Say hello, sweetie. No tak, trzeba to zniszczyć chyba. Dobra. I feel different. You broke the sorcerer's control over me. You must want to get out of this horrible place. Goldie. Give our saviors the password rune. Thank you for... Whoa, wait a minute! You're the jackass who killed Ragnar the Emancipator! Die! Damn it, Brick! I said I was sorry! Dobra, po nim. Słabiutki przeciwnik. No, chyba jakiś fajny karabin w końcu nam wypadł. Warty uwagi. Jaki słaby. A to co to jest? Też słabe. Dobra, mamy. Dwoma kośćmi. Great job! You have all the letters. Now just get back to Claptrap. You gotta walk all the way back? Oh man. Alright, girl, alright. Here. I made some glowy portals for your laser butts. Did you just say laser butts? Whatever that is, I want it.
Czekajcie, bo tutaj jeszcze coś może być. Jakieś wyzwanie, ale jednak chyba nie. Dobra. Wchodzimy do tego portalu. R-A-T-F? We have to unscramble that? Is it raft? I bet it's raft. Krup? Gdzie mam wypowiedzieć hasło? Raft. Was that not the password? Oh god, I just figured it out. So say it. Fine, it's art. Oh god! Oh my god! Dobra, moi drodzy, tutaj w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. Nie chcę tutaj już rozpoczynać kolejnej misji, więc sobie tutaj zaczniemy. Dzięki za wspólną grę. Mam nadzieję, że materiał się Wam podoba, bo gra jest po prostu fenomenalna. Pozdro, hej, hej.